Cześć, czołem moi kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Euro Truck Simulator 2. To chyba 39 odcinek, nie 40 za tejsika. Jestem ciągle w Sheffield, mam lekkie zarobki i poszukamy sobie teraz trasy stąd. Zobaczymy, gdzie możemy w jakieś fajne miejsce się udać, ale no, przez fajne miejsce rozumiem wyjechanie stąd, bo nie chcę jeździć po Anglii, chciałbym się stąd ewakuować i szukam takiej traski, może dajmy teraz tak, prób ceny w dół. Czekam takiej traski, która da nam troszkę zarobić. Kopenhaga. Ale tam byłem. Nie wiem, czy jest sens tam wracać. Zróbmy teraz użyte opakowanie. To jest 13 000. No teraz nie będzie wybitnie długa. Mimo, że sobie zwiększyłem tak według dystansu. To jakoś takich mega długich tras jakoś nie dostałem tym razem. Więc róbmy sobie z tą traskę zużyte opakowania. Minus jest taki, że będziemy jechali sporo po Anglii. No ale jak się nie ma, co się lubi. To trzeba sobie radzić z tym, co się ma, prawda? Zahaczymy jeszcze o serwis, naprawimy sobie ciężarówkę i może, ale to może zmienimy sobie malowanie, zobaczymy jak tam wyjdziemy z kasą. Przygotuj się do skrętu w prawo. No bo chyba się zgodzicie ze mną, że nie ma sensu. Jezus, bym wyjechał w drugą stronę, Boże. Zobaczymy. No nie mówcie, że jakaś policja za mną jedzie. Zaznaczam sobie tylko na mapce, gdzie mam podjechać. Zróbmy tak i potem tak. Będzie ok. Bo może, wiecie, malowanie nie jest może niezbędne, ale jakby się udało, bo już mam tego pomarańczowego koloru dosyć. Kierowca bombowca. Jedź prosto. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. No, czyli za busikiem. Zjedź z ronda. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Czekajcie, gdzie mam tą... Tu bym chciał pojechać, idzie w lewo teraz. Okej, ruszajmy. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. No, jedźmy. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Przeliczam trasę. I najpierw robimy naprawę. I zostało mi 10 000. Ja wątpię, czy coś mogę ładnego, to chociaż 2,5. Takie kolory to nie. Metaliki są już ładniejsze. No i tak naprawdę kończą się malowania, które chciałbym mieć. Ale pokażę wam, które mi się mega podobają. Te są ładne. One tak, że tak powiem, się odbijają i to z tego były ładne miniaturki, na przykład sobie takie walnąć. Tak samo ten też tak się odbija, ale w tym nowym dodatku, który był, który mam, łuska też jest ładna, ten też jest fajny. Nie no, są ładne malowania, zobaczcie. Ale zobaczcie tutaj, rumuńskie, ten turecki jest świetny. Mam też taki austriacki, mam też angielski, ale te są świetne, zobaczcie. Rumunia 1, kosztuje 20 000. I tak naprawdę nie tylko. Tu był jeszcze taki fajny, nie no, dużo jest fajnych. O, ten angielski też jest mega. Ale właśnie ten, patrzcie, z nietoperzami, czarny. Ja uważam, że jest genialny. Potem są już inne. Tak, ale te po 20 koła, co są naprawdę świetne i to muszę, już wiem. Muszę zbierać 20 000 na malowanie. Jeszcze tego nie robię. Ale któryś z tamtych, czy z tymi maskami jest świetny, czy z tymi niedoperzami rumuńskimi, no genialne są. Skręć w prawo. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Oczywiście wyjechałem w tą stronę. Czemu mnie to nie dziwi? Ale te rumuńskie malowania są najlepsze. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Koniec trasy. Trzeba zabrać te zużyte opakowania. Odległość 538. Ja myślałem, że to będzie krótsza trasa. Znaleziono sygnał. Ale to nic. System gotowy do pracy. Wybrano cel podróży. To nic, damy radę. lewo. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Zaraz zrobimy tylko tą wraskę i ja się muszę wziąć za ten żyrandol, słuchajcie, docieranie ściany. Nie ma lekko. To jest ładunek lekki raczej, więc no, chociaż 20 ton, kurde, myślałem, że będzie lżejszy. Nie mam coś szczęścia, o, jedziemy. Pojedźmy. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Tylko postuluję, żeby jechać autostradą, a nie takimi drożkami z dupki. Chciałem zobaczyć jedną rzecz. Spanie mnie czeka za 7 godzin, a to okej. Okay. To nie jest źle. Powinienem dojechać na miejsce, bo przecież będę jechał szybciej niż norma przewiduje, także... Bo często jest tak, że cię... tak naprawdę to jestem, jak wiecie, uzależniony często od spania, tak jak to w ETS-ie, więc dlatego sprawdziłem te, ile godzin jeszcze potrzebuję. Daruję sobie to, poczekajcie, palę sobie save'a. Muszę zobaczyć jedną rzecz jeszcze. Do mnie ten kolega pisze. A to może być ważne, jeżeli chodzi o live'a. Wracamy na wyrazę. A to było po wypadku, no dobra. Jeszcze będę miał w takim razie. Przecież jakieś mam 4000 w plecy, no naprawdę, nie? Ale uszkodziłem też ładunek, czy nie? Też dobra informacja, że ładunek jest cały. Ale to zobaczcie, po prostu te autostrady w Wielkiej Brytanii i drogi są w ogóle koszmarne. Czyli to nie jest moja wina, tylko Anglii. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Siedzę przy tym kąpie, moi drodzy, i wam powiem tak między nami, że jest tragedia, bo jest gorąco. Czuję, jak mi laptop promieniuje ciepłem. Moglibyście dać już mi jakąś autostradę, słuchajcie. No tak, to ja nigdy nie dojadę. Ledwo coś się zdąży rozpędzić i muszę hamować. Ale jak tak patrzę na górną krawędź mapy, to moje modlitwy zostały wysłuchane. Przygotuj się do skrętu. Skręć w lewo. Trzymaj się lewej strony, a następnie jedź dalej prosto. Jedź prosto. Zobaczmy mapeczkę, daleko mamy. Jeszcze sporo, 1/3 przyjechałem. Teraz wyciągnę na autostradę, więc będzie trochę szybciej, ale... Długa traska mnie czeka. Dobra, myślę, że możemy spokojnie olać mandaty. Nie dlatego, że jestem bogata, ale tak po prostu. Po prostu chcę z tej Anglii wyjechać tak szybko, jak to możliwe. Trudno. Udaję, że tego nie widziałem. Wyjechanie z lewostronnego ruchu jest najważniejsze. Jak nie będzie, ja zrobię na tej trasie. 13 000. Tak naprawdę już tylko 10, bo mam uszkodzenie ciężarówki, mam mandat. No ale cóż. Szukanie nowej trasy. Też mi się wydaje, że wczoraj przekroczyłem mój limit grania WTS-a. Tragedia. Jedź bezpiecznie. Skręć w lewo. Trzymaj się lewej strony, a następnie jedź dalej prosto. Jedź prosto. Myślę, że 110 to będzie dobra prędkość. Jedźmy i postarajmy się nie zabić. to zaraz będzie zwężenie, więc może zwolnię. Bo to jest chyba ten odcinkowy pomiar prędkości. Chociaż zwolnie, mandat będzie niższy, nie? Dobra, śmigamy. Może będzie jakiś sąsiad jechał z przodu, tylko oślepimy. Dobra, 115 i jedziemy. Nie będą tak szybko kilometry uciekały spod koła, ale zawsze to coś. Jedź prosto. Dzięki takiej prędkości jest szansa, że się przy pierwszym wirażu nie zabije znowu. Pociąg jeszcze daleko, pokażcie mi mapkę. Mapkę świata. O, połowa drogi. Powiem wam, że się umęczę, jestem już trochę zmęczony. Ale patrzcie, tutaj jeździliśmy troszkę w Warszawie, bo tu mamy garaż. Byliśmy prawie wszędzie tutaj. Ładne rejonki. Jeździliśmy tutaj po Skandynawii, jeździliśmy po krajach bałtyckich. O, to jest to, nie jest zwrócona już w ogóle. No i Norwegia. Kiedyś ją, słuchajcie, zrobimy, a teraz udajemy się do Francji. Pójdziemy trochę po Francji, po Włoszech. Bastia, Olbia, Palaczka, no to wszystko jest Mogą być bardzo ładne rejony, także trzeba będzie to pozwiedzać. A teraz była chwilę przerwy i jedziemy dalej. Jedź prosto. Trzymaj się prawej strony, a następnie jedź dalej prosto. Jedź prosto. Wiecie co, no ta autostrada wygląda prosto. Przyspieszmy. Jedź prosto. Wiem, że wykuje i pewno zaraz będzie wypadek. Ale kurczaczki... Śpieszy mi się policja. No to zwolnijmy. Paliwo, kurczak, zapomniałem o paliwie zupełnie. Mam tutaj jakąś stację najbliższą. Jest stacja. Do dzieła. Trzymaj się lewej strony, a następnie jedź dalej prosto. Jedź prosto. No wszak to paliwko nie jest tanie tutaj. To jest 40 km drogi. Czyli tak naprawdę jakieś 250 jeszcze była przeprawa. Z tym też, że zaraz powinniśmy dojechać do... Przeprawy. Nie wiem, czy będzie Dover, czy jakieś inne miasto, nawet nie patrzyłem. Playmove. Może być i Playmove w sumie. Jedź dalej prosto. Jedź prosto. Trzymaj się prawej strony, a następnie jedź dalej prosto. Jedź prosto. Zostawiam to bez komentarza, słuchajcie. Ale przyjechaliśmy, a mandat? No trudno, nic nie poradzimy, że dostałem mandat. Dostałem, to dostałem. Po co drążyć temat? Ciężko, ciężko, ciężko. Teraz to już mi ta policja zaskoczyła. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Na szczęście za chwilkę przeprawa jest, także... Ale nie spodziewałem się, że tak mnie nagrywanie półtorej godziny live'a, półtora godzinki grania zmęczy, powiedzmy. Przecież wczoraj zmywałem ponad 2 godziny grubo i... Ale może dlatego, że było chłodniej. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Znowu jakaś budowa w tym Playmove, no ludzie. Co tu się od Janie Pawła? Skręć w prawo. Skręć do lewej strony. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Nikt z was tego nie widział, prawda? Zjedź z ronda. Ani tego. 7%. Przygotuj się do skrętu. Czyli już dokładam do tej tarasy. Niech ona się skończy. Skręć w prawo. Nie wiem, co ja sobie nalałem do tej szklanki z wodą, ale chyba to nie była woda. W porządku, znajdziemy inną trasę. I musimy z Roską do Brestu przejechać. Obliczanie nowej trasy. To już będzie raczej kawałek. Ach, tylko gorzej, że mi zaraz jeszcze rata zajdzie, kiedy tu znowu będę na minusie. Ta trasa to jest tragedia. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Jedź prosto. Trzeba było troszkę zwolnić, bo fotoradar chciał mnie dopaść. Przygotuj się do skrętu w prawo. Spłacono, świetnie. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Policję? Nic nie mówcie, wiem, że jestem najlepszym kierowcą w tą grę i najlepszym prograczem. Myślę, że trzeba jechać i tak myślę, że może włączyć sobie ogranicznik prędkości. Bo jak tak dalej pójdzie, to jest duże ryzyko i duża szansa, że nie spłacę nawet minusa tą trasą. chociaż te autostrady w tej Francji jakoś wyglądają. Oj, samolot na horyzoncie. Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. Zjedź z ronda. Teraz będzie w lewo i koniec tej greckiej tragedii dzisiejszej. Moi pracownicy co robią? Łobuzy. Odpoczywają, a robić nie ma komu. Jaki pociąg ładny. Podmiejski albo tramwaj. Skręć w lewo. To była miła przejażdżka. Chyba dla ciebie. Dojechaliśmy, słuchajcie, no, widzieliśmy ładowania, bo były ładne. Widzieliśmy film instruktażowy, jak jeździć w ETS-ie i to też jest pozytyw. No, zarobek mamy, dużo mandatów, dużo wypadków. Tak naprawdę już mógłbym dychę wydać na naprawę albo 7, albo 8 tysięcy, a nie, tak, no dobra, ale to i tak jest dużo. Ledwo wyszedłem na plus. Cała trasa zdecydowanie na minus. No ale jest. No nie wszystko się udaje. Nie zawsze jest tak, jakbyśmy tego chcieli. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. I do zobaczenia w późniejszym odcineczku. Pa, pa.